Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś Lay's Oven Baked krakersy wielozbożowe. Pojawiły się nowe krakersy wielozbożowe z serii Lay's Oven Baked, czyli chipsy, które były pieczone w piecu, a teraz krakersy, które są pieczone w piecu. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie, ale spodziewam się, że będzie smakowało to podobnie jak dostępne już na rynku wcześniej krakersy Sun Bites. Nawet po tym opakowaniu można stwierdzić, że będą to właśnie takie jakieś nieregularne krakersy zbożowe, więc zastanawiam się, czy będzie to bardzo podobnie smakować. Okaże się. Występują one w trzech smakach. Zobaczę, które z nich będą najsmaczniejsze. Na początek pierwszy ze smaków, czyli Lay's Oven Baked, krakersy wielozbożowe o smaku czerwona papryka w ziołach. Ładnie nawet to pachnie. Jeżeli chodzi o kształt, ten jest akurat złamany, ale bardzo to przypomina Sun Bites'y. Takie właśnie nieregularne krakersy zbożowe. Więc nie wiem, po co jest to kopiowane, skoro od tylu lat są w sprzedaży Sun Bites'y. No ale może smak będzie lepszy? Lekko słodkawe, bo to chyba nie jest ostra papryka, tylko po prostu słodka czerwona papryka z ziołami, tak podejrzewam. Są wyczuwalne jakieś zioła, no ale przede wszystkim, bo one są raczej słone. No poza tym ciasto jest z jakiejś mąki, chyba nie tylko pszennej, bo jest jakiś taki posmak. Teraz się okaże, co tutaj dodano. Póki co te pierwsze nawet nieźle wypadają. Są lekko słone i lekko słodkawe. Jeżeli chodzi o skład pierwszy krakersów, to pełnoziarniste 35%, bo właśnie tak jest napisane na opakowaniu, czyli 35% pełnego ziarna. Na to składa się 30% mąki pszennej pełnoziarniste i 5% płatków owsianych. Poza tym jest jeszcze mąka pszenna, zwykła pewnie, syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy 15%, skrobia, mąka kukurydziana, preparat aromatyzujący, na który składa się serwatka w proszku z mleka, sól, cukier, wzmacniacze smaku, glutaminian monosodowy, czyli E621, ma nadać produktom atrakcyjny smak umami, który jest określany jako bulionowy lub mięsny. I rzeczywiście, jakbym tak sobie teraz pomyślał, to trochę to smakuje jak kostka rosołowa. Tak właśnie ziołowo, jakoś tak nietypowo właśnie, trudne do określenia, więc to pewnie zasługa tego dodatku wzmacniacza smaku. Drugim ze wzmacniaczy jest guanylan disodowy, czyli E627. Również to jest smak umami, dodawany do potraw, bo podkreśla ich smakowitość i sprawia, że są bardziej wyraziste. Rzeczywiście ten smak jest wyrazisty, może trudny do zdefiniowania, ale na pewno jest jakiś smak czegoś. Nie smakuje to po prostu tylko mąką, tylko właśnie smakuje czymś. Trzecim ze wzmacniaczy jest inozyniany disodowy, czyli E631, również smak umami, określany właśnie jako mięsny, rosołowy, bulionowy lub grzybowy. Poza tym jest jeszcze glukoza, cebula w proszku, chlorek potasu, czyli E508, wykorzystywany jest w produktach o niskiej zawartości sodu oraz tych, które w ogóle nie zawierają soli i często używany jest na przykład w przetwórstwie wędlin, konserwach i mięsie peklowanym. Poza tym jest jeszcze natka pietruszki, o, to pewnie to będą te zioła, ostra papryka, no właśnie, te krakersy w ogóle nie są ostre, a jest tu dodana ostra papryka, poza tym jest jeszcze czerwona papryka, aromaty, barwnik, ekstrakt z papryki, tak, rzeczywiście one są lekko takie czerwonawe, trochę brudzą palce, poza tym są otręby pszenne, prażone zarodki pszenne, substancje spulchniające, fosforany wapnia, czyli E339 i węglany sodu, czyli E500, to jest po prostu soda oczyszczona. Poza tym jest jeszcze emulgator, lecytyny sojowe, E322, czyli substancje przedłużające okres przydatności środków do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utleniania, takim jak jełczenie tłuszczu czy zmiana barwy. Poza tym są jeszcze drożdże w proszku, cukier i sól. Czyli bardzo dużo tych składników, ale spodziewałem się, że może tak być, bo rzeczywiście ten smak troszkę zajeżdżał sztucznością. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, czyli trochę więcej niż to całe opakowanie, bo całe opakowanie 80 gramów, więc wartość energetyczna w 100 gramach to 451 kalorii. Tłuszcz 17 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,4, węglowodany 64 gramy, w tym cukry 15 gramów, błonnik 6,3 grama, białko 8,2 grama i sól 1,4 grama.
To by był pierwszy ze smaków, a teraz drugi, czyli Lay's Oven Baked, krakersy wielozbożowe o smaku warzywa z zieloną cebulką. Czyli taki nie do końca jasny smak. Jasne, jak zielona paczka, to zawsze się kojarzy z zieloną cebulką, bo te Lay'sy, nawet zwykłe, mają właśnie zielone opakowanie. Kształt, jeżeli chodzi, jest taki sam, tylko że trudno znaleźć naprawdę jeden cały. Jednak to się bardzo kruszy. Taki właśnie trapez, nieregularny, z taką jakąś falą, ja bym powiedział. No a smak? Minimalnie smakuje to cebulą. Ale na pierwszy plan wyrzuca się sól. I po raz kolejny taki ten smak bulionowy, umami. Tak by się wydawało, bo prawdopodobnie te dodatki wzmacniacze to nie są takie same. Ale jest wyczuwalna zielona cebulka. Więc prawdę napisane na opakowaniu, no warzywa gdzieś sobie zniknęły. Teraz właśnie jak przełykam, poczułem chyba natkę pietruszki, ale pewnie w każdym z nich będzie natka pietruszki, bo to też jest warzywo, więc to jest często dodawane jako właśnie zioło lub warzywo. Poza tym może są tu jeszcze dodane jakieś warzywa, zaraz się tu okaże, co tu właściwie jest na składzie i czy dobrze wnioskowałem, że również tutaj dodano glutaminian monosodowy. Jeżeli chodzi o drugi skład, to po raz kolejny pełnoziarniste 35%, bowiem w każdym z nich jest 35% pełnego ziarna. 30% to jest mąka pszenna pełnoziarnista, 5% płatków owsianych. Poza tym jest jeszcze zwykła mąka pszenna, syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy 15%, skrobia, mąka kukurydziana, preparat aromatyzujący, choć jest trochę inny. Jest, na ten preparat składa się maślanka w proszku z mleka, cebula w proszku, sól, pomidor w proszku, w ogóle niewyczuwalny, ale pewnie dodany. Aromaty zawierają mleko, wzmacniacze smaku, jest glutaminian monosodowy i pięcio-rybonukleotydy disodowe, czyli to jest E635, to jest wzmacniacz smaku i zapachu. Więc część z tego dodano, może nie dokładnie to samo co w tych pierwszych, ale są wzmacniacze smaku. Poza tym jest jeszcze preparat serwatkowy z mleka, ser w proszku z mleka. Właśnie, trochę to zajeżdża jakimś takim serem. Zdawało mi się, że może to jest taki jakiś błędny smak przez to, że są wzmacniacze, ale oczywiście minimalnie może to i nawet troszkę takim właśnie żółtym serem zajeżdża, więc nie dziwi mnie wcale ten ser, bo był taki jakiś posmak. Poza tym jest jeszcze zielona i czerwona papryka, cukier, zioła, czosnek w proszku, regulatory kwasowości, kwas mlekowy i kwas cytrynowy, barwnik, anato, biksyna, czyli E160B. Biksyna jest stosowana właśnie jako barwnik i jako przeciwutleniacz w przemyśle spożywczym. No im więcej jest go dodane, tym bardziej kolor jest na przykład pomarańczowy, a często ten proszek, który jest czerwony, był nawet używany dawniej przez Indian do malowania twarzy na czerwono, więc ten barwnik miał bardzo szerokie zastosowanie i nadal ma szerokie zastosowanie, nie tylko w przemyśle spożywczym. Poza tym są jeszcze otręby pszenne, prażone zarodki pszenne, substancje spulchniające fosforany wapnia, czyli E339 i węglany sodu, czyli E500. Poza tym jest jeszcze emulgator, lecytyny sojowe, czyli E322, podobnie jak poprzednik. Poza tym są jeszcze drożdże, proszku, cukier i sól. Czyli skład jest bardzo podobny, choć troszkę zmieniony, ale po raz kolejny jest tu bardzo dużo substancji, których niekoniecznie tutaj powinno być. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą, 100 gramach produktu. Podobnie jest to trochę więcej niż cała ta paczka, bo cała paczka 80 gramów, 100 gramach. Wartość energetyczna 452 kalorie, tłuszcz 17 gramów, w tym kwasy tłuszczo-nasycone 1,5 grama. Węglowodany 63 gramy, w tym cukry 14 gramów, błonnik 6,5 grama, białko 8,6 grama i sól 1,5 grama. To by był drugi ze smaków, a teraz trzeci, na który najbardziej czekam, bo wydaje mi się, że będzie najlepszy z nich wszystkich, no ale może się mylę, czyli Lay's Oven Baked, krakersy wielozbożowe o smaku pomidor z bazylią. Jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle będą pachnieć bazylią, bo to też różnie z tym bywało. Nie, pachną bazylią, więc jest już plus i pachną pomidorem, więc jest ok. Udało się wyjąć niezłamany. Co się naprawdę stało, to ja nie wiem, że jest cały. Też jest kolor taki właśnie pomarańczowy, więc podejrzewam, że jest tu pewnie jakiś barwnik. Albo z pomidor w proszku. Smakuje to na pewno pomidorem. Wydaje mi się, że chyba najmniej słone z tych wszystkich trzech. Choć ta wartość soli była bardzo podobna, bo 1,5 grama, 1,4 grama. Tutaj chyba jest podobnie. A jednak wydaje się najmniej słone. Smakuje to pomidorem i smakuje to bazylią.
rzeczywiście chyba najbardziej smakują mi te z tych wszystkich, bo są chyba najmniej przekombinowane, choć mogę się mylić, bo pewnie też tu są jakieś wzmacniacze smaku, które udają naturalne, ale gdybym miał wybierać, to ten smak chyba jest najlepszy z tych trzech. Jeżeli chodzi o skład trzecich, to po raz kolejny pełnoziarniste 35%, to 30% mąki pszennej pełnoziarnistej i 5% płatków owsianych. Poza tym zwykła mąka pszenna, syrop glukozowo-fruktozowy, olej roślinny rzepakowy 15%, skrobia, mąka kukurydziana, preparat aromatyzujący, na który składa się serwatka w proszku z mleka, cukier, glukoza, wzmacniacz smaku, glutaminian monosodowy, czyli RC21, podobnie jak w tych pierwszych i właściwie w tych drugich, czyli we wszystkich był dodany glutaminian monosodowy. Poza tym jest jeszcze cebula w proszku, aromaty zawierają mleko, ser w proszku z mleka, czosnek w proszku, natka pietruszki, pomidor, chlorek potasu, czyli E508 po raz kolejny, kwas cytrynowy, barwnik, ekstrakt z papryki, czyli jednak ten kolorek był naturalny, a nie żaden barwnik, na przykład anato. Poza tym jest jeszcze tymianek i bazylia, a także otręby pszenne, prażone zarodki pszenne, substancje spuruchniające fosforami wapnia, czyli E339 i węglany sodu, czyli E500. Poza tym jest jeszcze emulgator lecytyny sojowe, czyli E322 i drożdże w proszku, cukier i sól. Czyli bardzo podobne substancje, właściwie pokrywa się to wszystko z tymi pierwszymi, tyle że nie ma aż trzech wzmacniaczy smaku, jest tylko jeden, czyli glutaminian monosodowy. Jeżeli chodzi o wartość energetyczną w 100 gramach produktu, czyli po raz kolejny jest to trochę więcej niż całe to opakowanie. Całe opakowanie to 80 gramów. Wartość energetyczna 451 kalorii, tłuszcz 17 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,5 grama, węglowodany 63 gramy, w tym cukry 15 gramów, błonnik 6,3 grama, białko 8,3 grama i sól 1,4 grama, czyli miałem rację, ta sól rzeczywiście jednak jest na podobnym poziomie, mimo że te wydają się najmniej słone. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, to każda z tych paczek po 80 gramów w sieci Kaufland kosztuje 2,99 i nie wiem, czy to jest wygórowana cena, bo Sunbitesy kosztują mniej więcej podobnie, więc mam tutaj porównanie cenowe, że cena jest mniej więcej podobna, tylko nie wiem, czy Sunbitesy czasami nie są po 100 gramów, czy nie jest ich czasami trochę więcej, bo te opakowania wyglądają na trochę większe. Jak to wszystko podsumować? To jest dokładna kopia Sunbitesów. Nie wiem, czy one występują we wszystkich trzech smakach, ale wiem na pewno, że taki pomidor z bazylią to był na pewno i wydaje mi się, że paprykowe też były kiedyś, czy cebulowe były, nie wiem do końca, ale naprawdę i kształt, i ta fala, i tekstura, to wszystko przypomina Sunbitesy, więc po co właściwie taką kopię robić? Nie wiem. A czy smak jest lepszy od tamtych? Dawno nie jadłem Sunbitesów, ale wydaje mi się, że smak jest bardzo podobny. Tutaj może jest różnica, to z pełnego ziarna, nie pamiętam, czy tamte też są z pełnoziarnistej mąki na przykład, ale pierwsze, co rzuciło mi się na opakowaniu, myślę, aha, to jest po prostu kopia Sunbitesów, które są już dobrze znane od wielu lat, reklamowane pod marką Lay's Oven Baked, które bardzo dobrze się teraz sprzedają, bo przecież wyszły dwa nowe smaki. Były kurki w śmietanowym sosie, później było chili and lime i z tego, co widzę, to ciągle te chipsy, ile razy się pojawią, to znikają, bo rzeczywiście miały dobry smak. Te, w przypadku te chili lime, to jeszcze kilka razy po tym, gdy próbowałem to tutaj, kupowałem te chipsy, bo naprawdę były dobre. No a te krakersy, no nie wiem, z tych trzech smaków, tak jak już powiedziałem, najlepsze wydaje mi się są te z pomidorem i bazylią, ale może dlatego, że lubię bardzo bazylię, więc może dlatego mi tak smakują. Te paprykowe są raczej przeciętne i właśnie spodziewałem się, że one będą ostre. Wcale nie są ostre. A cebulowe, może bardziej to taka właśnie kopia takich chipsów cebulowo-serowych, tyle że w formie takich kakersików chrupiących. No i masa tu jest substancji, których tu nie powinno być, bo skoro kupujemy produkt wielozbożowy, to wydaje nam się, że powinien być zdrowy. Jasne, mąka pełnoziarnista i płatki owsiane to na pewno zdrowe dodatki, ale te wszystkie pozostałe preparaty aromatyzujące i różne dziwne wzmacniacze smaku i barwniki, no to nie są tutaj potrzebne, ale pewnie gdyby ich nie dodano, to w ogóle tego by się nie dało zjeść i to w ogóle nie byłoby atrakcyjne, bo często do tych właśnie przekąsek dodawane są substancje, które mają polepszyć smak i właśnie gdy się je je, to chce się ich zjeść jeszcze więcej. To tak na przykład robi glutaminian monosodowy, więc pewnie dlatego te substancje dodano, że właśnie jak ktoś kupi jedną paczkę i gdy mu posmakuje, to pójdzie pewnie po kolejną, a gdyby to były po prostu zwykłe krakersy wielozbożowe z niewielkimi jakimiś dodatkami, no to pewnie po zakupie jednej paczki ktoś by już się zraził, mimo że produkt jest dobry, bo pełnoziarnisty
mięsy. No a tutaj wydaje mi się, że trochę jest przekombinowany, a smak wcale nie jest wyjątkowy, bo wcześniej takie krakersy były już w sprzedaży, tyle że pod inną nazwą. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.